Dobra, a więc jeszcze raz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek, znaczy w sumie kolejny. Dawno nie było takiego odcinka, jakim jest otwieranie skrzynek w Pokéworldsach. Ostatnie otwieranie skrzynek musiałbym zobaczyć na kanale, ale kiedyś były zawsze po eventach, ale się zmieniło dużo, więc jest tak teraz. Do otworzenia jest tyle. Czy jest to dużo? Jest troszkę, nie jest tego bardzo. O, ale zacznijmy od prezentów, bo zaraz zapomnę o tym, więc zacznijmy od prezentów. Dostajemy kolejne dwa prezenty, zajebiście. I Repeat Bole, i Juniper Drinki. Jeden Oak, kolejny Oak, Cherry Bele, kolejne prezenty, bilet do rezerwatu, bilet codzienny, rezerwat, Juniper, Greaty, Oak, codzienny Oak, kolejne zadanie. No generalnie widzę, że nawet jest tendencja taka niegówniana. No tam jakieś, wiadomo, te bole takie nieistotne, ale jakieś tam właśnie swordbole. Znaczy trochę Juniper drinków właśnie widzę, że leci. Trochę oaków. Timer bole na pewno nie lecą, albo nie zauważyłem. Repeat Ball też chyba tylko na początku poleciały, teraz też poleciały, ale Timerek jeszcze chyba nie widziałem. Tak szczerze, jeśli komuś będzie się chciało policzyć, ile łącznie prezentów otworzyłem, to nie wiem, to dostanie nagrodę. Chuj, że sam będę musiał to policzyć, ale no, jakby no, nieistotne na ten moment. Nie, ale całkiem dużo, no widzicie. No, było 91. No to na pewno musi być z tego naprawdę całkiem sprawa, jakby nie patrzeć. Może do 150, może bym dobił. No, ale trochę Juniper drinków, trochę wszystkiego poszło, no mimo wszystko. No, miałem 27. No, całkiem ładnie. Trochę oaków. No, dobiłem prawie do 500. Nice. Dobra, także skrzyneczki. Weźmy te najbardziej gówniane, czyli no, z konta premium, no. To są tak nieistotne. I teraz tak. Elma chyba są najgorsze, mimo wszystko, bo powiem tak, no tu są tylko swordbole, to jest nieistotne. Interesują nas tak naprawdę najbardziej codzienne, bo tu są timerbole, repeatbole. Dobra, weźmy jakby najbardziej nas interesują właśnie, o, no jakaś tam koronka wleciała, spoko, bardzo fajnie, jakby to są zawsze dodatkowe pieniądze. O, kolejna korona, proszę bardzo. Ale to właśnie nas interesują, najlepiej, mnie najbardziej interesują na ten moment. No i właśnie są Grepabery. Nie wiem, jak to się powinno dokładnie wymawiać. Nieistotne. Bo. I runka ewolucyjna, bardzo przyjemnie. O, to jeszcze będą prezenty do otwierania, jeszcze potem pod koniec. No, zobaczcie, kolejne prezenciki. Chyba 14 już łącznie. Także spoko, no. Jakby najważniejsze jest to, żeby mimo wszystko płaciło tego sporo. I teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli. O. I okej, okay, jedno grepa, spoko, jakby lepsze to niż nic, nie? Trzy timerki, dobrze, kolejne trzy timerki. Jakby nie. Nie oczekuję, że będzie ich jakoś wybitnie dużo, ale mimo wszystko, no 4, 3, 5, tak, to jest coś, co nas interesuje. I zobaczcie, są lurbole, jakieś tam nędzne pieniądze, tam greatbole, trochę moonboli, spoko, moonbole zawsze się przydadzą, mimo wszystko, na przykład właśnie do pierwszych poziomów, jeśli chce obniżyć maksymalnie poziom, to wtedy moonbole zastępują levelbole, także bardzo fajny to jest patent.
No i grepa bery, tak? Grepa bery teraz są na wagę złota, bo w tym momencie jeśli macie, możecie sobie podbić na maksa. Nikt wam nie będzie miał za złe za to, nie? A jeszcze jak dacie, powiedzmy, po normalnej cenie, czyli tej, powiedzmy, starej, to jeszcze po maksie, w sensie, to jeszcze pocałują was w rękę, że sprzedajecie taniej niż jest teraz. No bo jest event, no to wiadomo, że będzie wszystko drożej. No. Jakby ja już też przestałem patrzeć na to, co tu jest, bo jakby jest tam 250 sztuk do otworzenia, więc. A pamiętam, że otwierałem swego czasu po 1000, więc. No jest to. Znaczy, na pewno lepsze byłoby to po prostu kliknąć, otwórz wszystko i po prostu otwiera ci się momentalnie wszystko i po prostu widzisz, to ci się otworzyło ile, a nie takie pojedyncze, że o, to w sumie tyle. No. W sumie też mogłem zobaczyć, ile mam na początku. Teoretycznie mogę zobaczyć na zapisie z live'a. W sumie teraz mógłbym zobaczyć i porównać. I co jest ciekawe, brałem udział w, jak to się nazywa, w licytacji legend. I nawet to wygrywałem. Tylko, że przyszli panowie i rzucili 3 miliardy za to ponad. Czyli prawie się udało. Prawie. Także prawie zdobyłem legendę. Prawie, bo niestety się nie udało, ale jak nie teraz, to może kiedyś. No, na pewno trochę zmarnowanych jest, bo mamy już 200 koła. No. Laksery bole. Spoko, laksery bole to teoretycznie dobry zarobek. Znaczy, wiadomo, o, koniec. Wiadomo, że dla mnie to nie jest jakoś wybitne, ale. Teraz tak. Kurwa, ale laksery bole trochę jest. Okej, tego miałem chyba 2800 albo i mniej. Tego na pewno miałem mniej niż, więc. Całkiem dobrze siadło. Tu miałem chyba 1500, więc tego to poszło mnóstwo. Ale dobra, jeszcze paczuszki 24, więc trzeba to przytulić jeszcze. Warzbole, spoko, bo warzbole mimo wszystko są spoko, no bo dają wam 20% tak naprawdę od buta. 40. Nie wiem, czy będziemy 20 czy 40. No, 143 sztuki, 3097, także trochę tego mam. Trochę tego mam. A właśnie, jeszcze grepa. 48, miałem chyba 31, ale nie jestem pewien. Albo miałem trochę mniej. Ciężko powiedzieć. Nie pamiętam. 7 koron, w ogóle. Może wydałoby sprzedać w końcu te korony? Chwila. Trzeba sprawdzić. Koronę doświadczenia. Nie, myślałem, że trochę drożej jest. Kiedyś było drożej. No dobra, na razie w sumie nie potrzebuję aż tak pieniędzy. Biorąc uwagę, że no. No właśnie, sprzedałem 40, miałem 90. No trochę poszło, troszkę poszło, nie ma co. A, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie skrzynki. Tu, dobra, czyli tego jeszcze mam sporo, czyli mogę jeszcze wam pokazać, a mianowicie handlarz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. O, czyli stówka. Czyli zobaczcie. Trochę ołków, w tym razem mnóstwo TM-ów, nie wiem, pewnie jakichś lodowych. Jak uprzednio sprzedawałem u handlarza, to dostałem. Znaczy, to wtedy pokazało mi się tu ten wściekły Togedemaru. Co agresywny. A, mogę zobaczyć w sklepie. Agresywny, no.
Także tak to wygląda. No, jako że to nie jest odcinek eventowy, tylko jest to odcinek otwierający skrzynki. Także ja się w tym momencie z wami po prostu na całym świecie żegnam. Także do zoba i siemano.